Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o byciu "that girl" i co według mnie trzeba zrozumieć, żeby się nią stać. Zapraszam. Zacznijmy od tego, kim w ogóle jest "that girl". To taki internetowy termin określający dziewczyny, które naprawdę dobrze ogarniają życie. Dbają o aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, mają swoje plany i cele, marzenia, do których zmierzają, rozwijają się w wybranych kierunkach, a przy tym dbają też o swoje zdrowie psychiczne, o relacje ze sobą, o taki ogólny dobrostan, no i przy tym wszystkim czerpią z życia pełnymi garściami. Można by pomyśleć, że no, życie idealne i wiele osób mm, wyraża swoje wątpliwości co do tego, czy jest realne. Czy w ogóle można tak żyć? I mnóstwo osób opowiada się za tym, że nie, że to jest wymysł Instagrama i Pinterestu. I ja wam powiem. Że moim zdaniem jak najbardziej można tak żyć. Oczywiście, że ta wizja, którą widzimy na Pinterestie, czy Instagramie, czy YouTube, jest wyidealizowana, dlatego że te media opierają się trochę na kreowaniu wizerunku. I zawsze tak będzie. Więc to jest oczywiste, że w świecie, w którym są choroby, lenistwo, zaspanie do pracy, wkurzający szef i tak dalej, w takim normalnym, realnym świecie, to nie wygląda zawsze tak pięknie, ale sam tryb życia, który kojarzy. Nam się właśnie z That Girl, jak najbardziej jest osiągalny. I uważam, że jest osiągalny niemal dla każdego, ale jeżeli zrozumie kilka rzeczy, nawet jeżeli do tej pory um, prowadziłaś takie życie byle jakie, trochę bez poczucia celu, bez jakichś sensownych nawyków i miałaś do tej pory tylko jakieś takie nagłe próby, z których nic nie wychodziło i uznawałaś, że nie możesz się zmienić i że zawsze już będziesz taka sama i sobie odpuszczałaś, to ja ci daję to nadzieję, że naprawdę. Można się zmienić, tylko że trzeba sobie mocno przepracować pewne rzeczy, które nam te zmiany uniemożliwiają i które sprawiają, że właśnie osiągnięcie takiego stanu bycia, tą e, mityczną, choć uważam, że jak najbardziej realistyczną, dad-girl, wydaje się czymś nie do osiągnięcia. Jednak no, ja jestem żywym przykładem na to, że się da. Że można wyjść z takiego poczucia beznadziei, braku totalnej sprawczości, organizacji w życiu i sensu, do momentu, w którym naprawdę z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że prowadzę życie that girl i to jest moje życie. To nie jest coś, czego, co ja udaję, tylko coś, co stało się częścią mojej tożsamości, mojego stylu życia, i nie wyobrażam sobie już wrócić do tego, jak było kiedyś. Ale, żeby do tego doszło, musiałam zrozumieć kilka rzeczy, którymi właśnie teraz się z Tobą podzielę. Pierwsza rzecz to to, że stałe zmiany w znacznej większości przypadków nie wydarzają się z dnia na dzień. Nikt nie staje się taki z dnia na dzień, jeżeli wczoraj prowadził jeszcze zupełnie inne życie. A my często mamy takie postrzeganie zmiany, jakby to miało być takie kliknięcie. I to nic dziwnego, dlatego że tak jest często po nam przedstawiane, kiedy jesteśmy widzem przemian innych ludzi. Takie coś obserwujemy w mediach społecznościowych, na filmach, że jakieś wydarzenie, nagły przełom sprawia, że na przykład główny bohater totalnie zmienia swoje życie. I my też często mamy taki, może nie często, ale zdarza się taki wyrzut nagłej. Turbo silnej motywacji, kiedy już sobie pakujemy do koszyka w internetowej księgarni 10 rozwojowych książek i chcemy kupować karnet na siłownię i matę do jogi, No i czasem łapiemy, taki, mm, łapiemy taki, taki skok motywacji. Ja uważam, że jak najbardziej warto skorzystać z tego napędu turbo, który się pojawia, ale wiadomo, to jest szalenie krótkotrwałe. I nam się często to kojarzy ze zmianą. Bo jeżeli ja prowadzę jakieś życie do tej pory, to ja zmianę zobaczę, jeżeli następnego dnia, zamiast na przykład spać do 8 czy dziewiątej, wstanę rano i pójdę na siłownię o szóstej, później wypiję jakieś zdrowe smoothie, później jeszcze pomedytuję i tak dalej. No tutaj widzimy zmianę. To się wydaje czymś atrakcyjnym, oczywiście na papierze, bo jak przechodzić co do czego, to nagle już o tej 6 rano to nie jest takie atrakcyjne, jeżeli do tej pory prowadziłyśmy zupełnie inny tryb życia. W każdym razie, no to na papierze jest super atrakcyjną wizją zmiany. To nam się kojarzy z prawdziwą przemianą, dla której warto zagryźć zęby i jakoś wytrzymać, i jakoś się w ten sposób zmienić. A klucz do prawdziwych zmian. Takich, które staną się stałą częścią nas, które w naturalny sposób przemienią nasze nawyki. I to nie będzie coś, co będzie tylko tak troszkę do nas doklejone. Wiecie, jak czasem tak jest, że wymyślamy sobie jakiś taki, na przykład cel schudnięcia określonej liczby kilogramów w określonym czasie, i mamy taką mega motywację, bo chcemy na przykład wyglądać jakoś super w stroju kąpielowym i tak dalej. Myślę, że większość kobiet coś takiego przechodziła na jakimś tam etapie życia. I czasem. Wtedy jesteśmy w stanie, no po prostu, na maksa zagryźć zęby, ale do czasu, nie? I wtedy y, jednym z nas się uda, w większości z nas się nie uda, bo nie mamy takich złóż samodyscypliny, do której zaraz w ogóle przejdę. Ale sam fakt tego, że to nie będzie nasz tryb życia, to nie będzie nasz sposób życia, a w zmianie, w prawdziwej, stałej zmianie chodzi o to, żebyśmy byli w stanie tak żyć już przez resztę życia. Żeby to nie było coś. Co jest naszym nawykiem, dopóki nie wydarzy się jakaś okoliczność, która pozwoli nam z tego zrezygnować. Ja wam kiedyś opowiadałam, kiedy próbowałam wdrażać aktywność fizyczną, jeszcze zanim poznałam w ogóle teorię nawyków i jak do tego podchodzić, to miałam tak, że byłam w stanie jeszcze jakoś zagryźć zęby i jakoś się do czegoś zmuszać, na przykład przez dwa tygodnie, ale jeżeli tylko pojawiła się, mm, pojawiło się jakieś małe przeziębionko, <grych> jakiś katarek, to ja byłam po prostu wdzięczna losowi, bo ktoś mi dał wymówkę, moje ciało mi dało wymówkę do tego, żebym nie musiała już ćwiczyć. I bardzo często było tak, że to już kończyło w danym na przykład w danym roku nawet już moje próby aktywności fizycznej, no, bo dało mi łatwą wymówkę do tego, żeby z czegoś rezygnować. I to pokazywało, jak beznadziejnie wtedy próbowałam budować nawyki i jak bardzo frustrujące to dla mnie było. Bo nawet te dwa tygodnie zaciskania zębów były dla mnie po prostu wycieńczające. I wtedy no myślę, że wiele z nas ma takie doświadczenia, i to jest coś, co sprawia, że ludzie w znacznej większości myślą, że się, nie po, że się nie da zmienić. Dlatego, że my dajemy sobie coś, przyklejamy jakieś zachowanie do siebie, i serdecznie Wam polecam przeczytać książkę Atomowe Nawyki Jamesa Cleara, jeżeli chcecie, tak po prostu, żeby ktoś Wam wytłumaczył krok po kroku, jak buduje się nawyk. I jak do tego podchodzić właśnie pod tym kątem, żeby to się stawało częścią naszej tożsamości, a nie tylko doklejonym zachowaniem, to naprawdę serdecznie polecam, bo to bardzo dużo zmienia w postrzeganiu w ogóle tego co robimy. Na przykład, że z perspektywy budowania nawyków znacznie efektywniejsze będzie codzienne na przykład bieganie po 5-10 minut, niż dwa razy w tygodniu albo nawet trzy razy w tygodniu, wiecie, po godzinie. I to nam się wydaje yy, bezsensowne, no bo z takiego punktu widzenia, nie wiem, zdrowotnego, albo budowania sylwetki i tak dalej, to może być zupełnie inny przelicznik, no nie tego, co się bardziej opłaca. I my często patrzymy yy, przez błędny pryzmat, pryzmat wobec nie tego, czego oczekujemy, bo przecież to nie chodzi o to tak naprawdę, jeżeli chcemy być osobą, która dba o regularną aktywność fizyczną. To y, nie zależy nam tak naprawdę najbardziej na osiągnięciu jakiejś określonej na przykład liczby kilometrów, tylko tym, żeby to była rzeczywiście regularna aktywność fizyczna, z której nie zrezygnujemy po na przykład miesiącu albo dwóch, tylko będzie w stanie to być już y, z nami na całe życie. I to jest podobnie, kiedy na przykład przechodzimy na dietę i coś, co bardzo często y, ludziom psuje szyki, kiedy chcą y, schudnąć i szukają jakiegoś sposobu, jakiejś diety, która im to zapewni. A później chcą wrócić do swojego standardowego trybu życia i z tego bardzo często hmm, trybu żywienia, i z tego bardzo często hmm, wynika później efekt jojo, no bo hmm, jedli zupełnie coś innego, wracają do swojego starego hmm, sposobu żywienia, no i nic dziwnego, że efekt jest hmm, ten sam. A jeżeli zaczynamy zmieniać dietę na zdrowszą z myślą, żeby to była taka dieta, którą będziemy w stanie przestrzegać całe swoje życie, tylko, że na przykład w okresie redukcyjnym będziemy jeść trochę mniej, to te efekty będą zupełnie inne. To będzie coś, co będzie rzeczywiście stanowiło część naszego życia, a nie coś, co po prostu przy pierwszym lepszym grillu zostaje porzucone. I tak naprawdę w każdym aspekcie życia, rozwoju i wszystkiego, co nam się może kojarzyć właśnie z that girl, to wszystko opiera się na tym, żeby zrozumieć, że zależy nam na tym, żeby coś się tak naprawdę stało częścią naturalną naszego życia, bo to naprawdę nie jest sztuka, żeby przez najbliższe dwa tygodnie po prostu żyć jak z obrazka i wstawać właśnie o tej szóstej, chodzić na te siłownie, nawet jeszcze czytać książkę, czy dwie nawet tygodniowo i robić te wszystkie piękne rzeczy, które są bezsprzecznie bardzo wartościowe, ale żeby to zrobić, a później wrócić po prostu lada dzień do swoich. Starych nawyków, dlatego że skończą nam się pokłady samodyscypliny. Trzeba zrozumieć to, że zmiana to jest proces. To jest proces przyzwyczajania nas do innego trybu życia i to musi być dostosowane do nas. Jeżeli my jesteśmy właśnie na tym etapie, na którym przeczytanie 20 stron książki stanowi dla nas wyzwanie, to musimy stać się osobą, dla której na przykład codzienne czytanie chociaż paru stron nie będzie stanowiło wyzwania. Musimy przechodzić powoli te różne etapy, i co jest też szalenie istotne, rzucenie sobie takiego mm, planu dnia, który zawiera już same zdrowe nawyki, już w ogóle od zaraz do wdrożenia, jest podłożeniem sobie nogi. Dlatego, że my powinniśmy w danym momencie skupiać się na jednym aspekcie. Dlatego, że. I tutaj pojawia się punkt drugi. Samodyscyplina jest trochę jak mięsień. Wielu naukowców się za tym opowiada, że um, na początku, jeżeli my nie, nie mamy wykształconej samodyscypliny, nie korzystamy z niej, tylko żyjemy po prostu tam, jak nas poniesie, robimy absolutne minimum itd. i tak dalej, ja tak żyłam do końca studiów tak naprawdę. Że tylko to co musiałam robić to robiłam, niczego od siebie nie wymagałam i tak dalej. Chyba że były jakieś takie minimalne, wiecie. Raz na rok jakieś takie zrywy właśnie, że dwa tygodnie coś robiłam, a później rzucałam w pierony. To jeżeli ma, jesteśmy na takim poziomie, to nasza samodyscyplina jest słaba tak, jak y, słabe są mięśnie w rękach osoby, która na przykład w ogóle nie, no, nie ćwiczy, nie ćwiczy rąk, y, nie podnosi ciężarów itd. Tak Ale w momencie, kiedy będzie regularnie ćwiczyła, dostosowując wyzwanie obciążeniowe do y, swoich możliwości, to z czasem ten mięsień, a tutaj w kontekście właśnie samodyscypliny, będzie coraz silniejszy, będzie w stanie coraz więcej unieść, z coraz większym obciążeniem sobie poradzić, ale podobnie jak mięsień, samodyscyplina, jeżeli zostanie narażona na zbyt duże obciążenie, może albo dojść do jakiejś kontuzji, do zerwania, do zerwania mięśnia, albo po prostu przetrenowania. I to jest właśnie case tego, kiedy Ustalamy sobie cudowny plan dnia, that girl, jesteśmy taki przez tydzień, a później już mamy po prostu wszystkiego dość i możemy jeszcze na przykład za dużo od siebie wymagać w konkretnych um, nawykach, za dużo nie wiem, um, za dużo biegać, za dużo pracować, za dużo robić jakieś rzeczy, które będą nas jeszcze dodatkowo wyczerpywać i mieć tego dziurki w nosie, już po prostu mieć mdłości na myśl o tych rzeczach. I wtedy właśnie dochodzi do tego momentu, tak jakbyśmy przetrenowali sobie mięsień, no że chcąc, nie chcąc, musimy odpocząć. Musimy dać właśnie tej samodyscyplinie wtedy odpocząć. No i jeżeli robimy tak regularnie, to w końcu już w ogóle mamy tak pozrywany ten mięsień, bo najgorsze, co można robić, i ja co, ro co ja robiłam latami, i przez to moja zmiana nie wychodziła przez wiele lat, mimo że chciałam e, do jakiejś doprowadzić, i też wtedy myślałam, że zmiana u mnie nie jest możliwa, bo. Ja na przykład niczego od ciebie nie oczekiwałam, aż do zrywu, w którym oczekiwałam wszystkiego. Przez najbliższe dwa tygodnie miałam po prostu napięte te mięśnie, samodyscyplinę do takiego stopnia, że ja po prostu pod koniec już wszystko, wszystko mnie bolało, tak mentalnie, i już nie miałam siły. No więc musiałam dochodzić do siebie przez najbliższe miesiące, aż do następnego zrywu, do kolejnego przetrenowania tej samodyscypliny. Tak jakby, wiecie, jakbym nie chodziła w ogóle podnosić żadnych ciężarów, ale jak już by mnie złapało na to, że kurczę, chciałabym mieć umięśnione ręce, to bym szła na siłownię i brała dwa razy większy ciężar niż powinnam, eee, zrywałabym sobie coś w rękach i myślała, a dobra, jednak chyba się nie da podnosić ciężarów i wracałabym do domu, odpuszczałabym sobie i ta historia by się powtarzała co jakiś czas. W momencie, kiedy tak na to popatrzymy i zaczniemy właśnie mm, też postrzegać swoją samodyscyplinę i siłę woli jako coś, co nie można, czego nie można za bardzo wyczerpywać, jeżeli chcemy takich długodystansowych efektów. I o co chodzi tutaj też z wyczerpywaniem? To właśnie ze skupieniem się na początku na jednym nawyku, który chcemy wprowadzić. I to najlepiej się skupić na takim, który jest, mm, który wydaje nam się, że stanowi albo największy problem w tym momencie, ta nasza sfera życia, Albo czujemy, że mogłoby najwięcej zmienić. I na przykład Charles Duchig w książce Siła Nawyku wskazuje na to, że to jest w ogóle zaskakująca właściwość wprowadzania regularnej aktywności fizycznej, że badania wykazują, że aktywność fizyczna ma tę niesamowitą właściwość, Rozlewania się na inne dziedziny życia, jeżeli zostanie wprowadzone jako nawyk, że często jest takim nawykiem kluczowym, za, którą, za którym idą kolejne. Ale właśnie w tym rzecz, żeby nie nakazywać sobie od razu zmiany kilku, tylko właśnie skupić się na tym, który wydaje nam się, że może być kluczowy, że może właśnie sprawiać, że mamy gorsze samopoczucie albo jesteśmy mniej w stanie przez to robić, bo zaniedbujemy ten aspekt albo swojego zdrowia fizycznego, albo psychicznego, albo swojego rozwoju. I tego, jak spędzamy czas, bo wtedy właśnie to może zacząć sam, samoistnie e, przeradzać się w kolejne zmiany, tak jak na przykład właśnie z aktywnością fizyczną, że później wręcz naturalnie zaczynamy bardziej patrzeć na to, co jemy i chcemy sobie dostarczać mm, no więcej po prostu lepszego jedzenia bo zaczynamy też inaczej postrzegać swoje ciało w skutek regularnej aktywności fizycznej, zaczynamy chcieć o siebie dbać, to zaczyna być też częścią naszej tożsamości osoby, która dba o dobre samopoczucie, o sprawność swojego ciała, o zdrowie, o witalność itd. Także zdecydowanie na początku warto skupić się na jednym wybranym nawyku i poświęcić te swoje pokłady rodzącej się samodyscypliny właśnie na niego. Badania wykazały, że Samodyscyplina, siła woli jest wyczerpywalna, jest takim wyczerpywalnym zasobem. Zrobiono taki eksperyment, że jedna z grup badawczych najpierw musiała się w pierwszym, na pierwszym etapie tego eksperymentu powstrzymywać przez jakiś określony czas przed zjedzeniem apetycznego ciastka, które mieli przed sobą. A następnie było jakieś kolejne zadanie, które również wymagało od nich siły woli i samodyscypliny. W momencie, kiedy druga grupa nie musiała się przed niczym powstrzymywać, to pierwsze zadanie było jakieś takie neutralne, okazało się, że te osoby, które miały wcześniej, które musiały użyć swojej samodyscypliny w poprzednim zadaniu, wypadały gorzej w drugim. Co wskazuje na to, że Nasza samodyscyplina się wyczerpuje, czyli jeżeli danego dnia, na przykład, już wyczerpiemy trochę albo nawet sporo naszej samodyscypliny, żeby wstać rano i przed pracą pobiegać, to oczekiwanie od siebie kolejnych rzeczy, które jeszcze nie są w ogóle naszymi nawykami, tylko czymś, co chcemy wprowadzić, typu na przykład super zdrowy posiłek albo później czytanie zamiast, um, zamiast korzystania z telefonu, jeżeli będziemy chcieli to robić. Z, w tym samym dniu, wprowadzając właśnie te nowe rzeczy, to możemy bardzo szybko się wyczerpać, już nie mieć siły, mieć ochotę, tym po prostu pieprzno i szczególnie jeżeli będziemy mieć trudniejszy dzień. A w momencie, kiedy skupimy się na tej jednej rzeczy, to możemy osiągać znacznie lepsze efekt, efekty, w momencie, kiedy zaczniemy czuć, że, ta, że ten nawyk zaczyna już być częścią naszego życia. I wtedy zupełnie na spokojnie, naturalnie możemy próbować wprowadzać nowe. I tutaj pojawia się kolejny, trzeci punkt, mianowicie to, żeby raz na zawsze odrzucić koncepcję 100% albo nic. To jest coś, co niweczy bardzo często nasze plany, jeżeli chodzi o zmiany. Czyli na przykład ustalamy sobie, że będziemy ja operuję na takich najprostszych przykładach, ale można je odnieść do wielu różnych y, nawyków zdrowych albo takich pozytywnych, rozwijających, które chcesz akurat wdrożyć w swoim życiu. Ale na przykład y, ustaliłaś sobie, że codziennie rano będziesz biegać pół godziny, albo codziennie będziesz czytać pół godziny. I można powiedzieć, że to wcale nie jest jakiś taki y, zbyt ambitny cel, że. Tyle czasu jesteś w stanie znaleźć i powiedzmy się zmusić, bo na początku przy wyrabianiu nawyków to jest w większości zmuszanie, dlatego że one po prostu wymagają czegoś od nas, ale zaraz też przejdziemy do tego, jakie cele sobie wyznaczać, żeby to było jak najbardziej efektywne. Ale załóżmy, że właśnie wymyśliłaś sobie, że tak to będzie. No i ci wychodzi, 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 aż dochodzi na przykład do sytuacji, w której budzisz się rano, kwadrans za późno. I uznajesz, że no nie ma szans, nie zdążysz dzisiaj pół godziny pobiegać, no to walisz to i zajmujesz się rzeczami, które miałaś się zająć już w pobieganiu i przygotowujesz się do pracy. Albo okazuje się, że dostajesz wieczorem telefon od kogoś i kładąc się spać, jeżeli chcesz się wyspać, no to już nie masz za bardzo pół godziny na czytanie. A tak sobie na przykład ustaliłaś, że będziesz czytać przed snem. Więc nie czytasz. Słuchajcie, to jest najgorsze, co można sobie zrobić. Zakładanie w ogóle takiego właśnie celu, który jest, to powinien być cel 100%, kiedy wszystko sprzyja. A w momencie, kiedy. Cokolwiek idzie nie po naszej myśli, a właśnie życie realne wygląda tak, że bardzo często nasze plany się trochę rozjadą, że nie da się tego trzymać na mur beton. E, życie jest nieprzewidywalne i to jest wspaniała właściwość życia, ale musimy ją uwzględniać w naszych planach. Jak to robić? Tak, że po prostu mieć przygotowane. E, Plany w zależności od tego, ile mamy czasu, jakaś sytuacja. I tu nie chodzi o rozpisywanie takie mega konkretne: wiecie, że e, tyle mam czasu, to mam zrobić akurat tyle minut, i nie trzeba być takim super konkretnym w tym, ale mieć po prostu swój plan minimum. I moim złotym planem minimum, o którym zawsze będę wspominać, bo to, to naprawdę był odmieniający moje życie w każdym aspekcie. I oczywiście on jest zainspirowany atom, atomowymi nawykami Jamesa Cleara. Czyli. Zakładanie, że minimum, na przykład jedna strona przeczytana przed snem. Minimum, na przykład 4 minuty ruchu rano. I słuchajcie, to, że się założy, że to jest minimum, to nie znaczy, że ja mam właśnie przeczytać jedną stronę i odłożyć książkę, i to jest koniec. Tylko, że nawet w najgorszych okolicznościach jestem w stanie to zrobić. A właśnie na tym polega klucz wytwarzania nawyków, żeby być w stanie zawsze utrzymać jakiś nawyk przy życiu. I właśnie z tej perspektywy wytwarzania nawyków jest bardziej wartościowe czytanie codziennie minimum jednej strony, niż yy, zrywać się na przykład dwa razy w tygodniu do czytania, do czytania nawet stu stron. I tutaj właśnie w ogóle nie chodzi o, ten, o to liczenie, o to ile mi zajmie przeczytanie całej książki, o to bez sensu, nawet się nie wczuję w opowieść. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że jeżeli coś było dla ciebie zupełnie nienaturalne, bo na przykład do tej pory e, przeglądałaś wieczorami telefon i w ogóle nie czytałaś od lat książek albo coś w tym stylu to Twoim celem jest sprawienie, żeby to się stało naturalną częścią Twojej codzienności i im częściej będziesz to robić, jeżeli to będzie się pojawiać w Twoim życiu codziennie, nawet w mikrodawce, tym większą masz szansę, że stanie się to właśnie częścią Twojej tożsamości, naturalnym odruchem sięgania po coś. Ja kiedyś się bardzo zastanawiałam, zanim jeszcze zaczęłam się wgłębiać w, w teorię nawyków, zanim zaczęłam czytać na ten temat, tylko wiecie, miałam jakieś tam um, takie strzępki informacji właśnie, które gdzieś tam zasłyszałam, typu na przykład jak się powtarzało o tych 21 dniach w robienia nawyku. I to w ogóle opowiadałam Wam o tym, że to się wzięło z badań, które sprawdzały, kiedy ludzie po amputacji przyzwyczajali się do życia bez kończyny. Także no, to też jest taka, takie coś, co było powtarzane. Przynajmniej tak yy, że właśnie duchik w sile nawyku tłumaczył, yy, skąd się wzięło to 21 dni. Jeżeli macie inne info, to możecie yy, to możecie mi podrzucić na maila albo na Instagram. W każdym razie, no, ja słyszałam jakieś takie właśnie strzępki informacji i tak sobie myślałam, kurde, no już tyle razy, na przykład coś tam ćwiczyłam, minęły już te dni, a ja nie mam tego nawyku, bo po pierwsze to były właśnie takie rzucanie się, że dwa razy w tygodniu sięgałam i czytałam po prostu do znudzenia, na przykład tę książkę, i później mi się nie chciało, po nią sięgać następnego dnia, i to też jest to, że jak masz taki duży w ogóle cel, to to milion razy łatwiej jest znaleźć wymówkę, bo na przykład na pół godziny czytania Realnie możemy nie mieć czasu. A w momencie, kiedy tym celem minimum jest jedna strona, to to absolutnie pokonuje ten opór tego, że nie mam czasu. I to jest niesamowite, jak później właśnie zaczynasz e, czytać coraz więcej i więcej. I to właśnie plan minimum to nie jest to, że masz przerwać, tak samo przerwać ćwiczenia po czterech minutach, tylko właśnie, żebyś była w stanie zrobić to nawet, kiedy nie masz siły, czasu, e, ochoty i tak dalej, ale żeby zrobić cokolwiek. To oczywiście, bywają sytuacje, kiedy się na przykład rzeczywiście bardzo źle czujesz i wtedy niczego od siebie nie wymagaj. Tutaj yy, absolutnie nie jestem takim tryharderem, że nawet nie wiem, jak masz o, ostatnio, właśnie byłam chora yy, i wtedy nie chciałam od siebie niczego, żadnej aktywności fizycznej, bo mi się kręciło w głowie, jak się ruszałam. To absolutnie nie, nie do tego piję, ale mówiąc o takich, yy, o takich naturalnych, no, standardowych dniach, no nie? Yy, Także warto bardzo wziąć to pod uwagę, że to. Yy, Cele takie stuprocentowe, one fajnie wyglądają na papierze, ale nie w tym rzecz, żeby właśnie wyglądać na ambitną osobę na papierze, tylko naprawdę zmieniać swoje życie. W swoją tożsamość, sposób życia, a nie coś, co jest tylko przyklejone do nas. A jak tylko zmienia, zmienią się troszeczkę okoliczności, to już nie robimy połowy z tych rzeczy, które, które robiliśmy. No plan minimum to jest naprawdę life changer, i później jest człowiek zaskoczony, jak szybko w ogóle zaczyna progresować w tym. Bo w momencie, kiedy te wymagania są małe wobec siebie, to my cały czas się przekonujemy o tym, że możemy więcej, możemy więcej, idzie nam świetnie, a nie ciągle się rozczarowujemy. I wiadomo, że jesteśmy bardziej zadowoleni z siebie, jeżeli na przykład nie wiem, pobiegamy pół godziny albo godzinę, niż jeżeli wyjdziemy i przebiegniemy się przez 5-10 minut. Chociaż ja bardzo polecam pracować sobie nad tym, żeby być tak samo zadowolonym z siebie, tylko po prostu być na przykład zadowolonym bardziej ze za swoich osiągnięć wtedy w wypadku lepszych wyników, ale ale żeby sam fakt tego, że coś robimy, był już taki absolutnie u nas afirmowany w głowie, że jesteśmy niesamowici i e, tylko sobie przybijamy piątkę. To to totalnie zmienia właśnie podejście do budowania nawyków, bo wtedy dostajemy też taką wewnętrzną nagrodę. A przechodząc do punktu kolejnego, otwarcie się na małe kroki, wręcz takie baby steps, to jest najlepsze, co można zrobić dla swojego rozwoju. I zrozumienie tego, że malutkie kroczki, nawet takie po prostu, właśnie kroczki Bobaska, zaprowadzą Cię dużo dalej. Niż takie spazmatyczne sprinty co pół roku. I naprawdę mi się śmieć chce, ale też trochę współczuję sobie tych wszystkich właśnie lat licealnych i na studiach, kiedy ja bardzo chciałam się zmienić. Bardzo. I wkładałam. Cały mój wysiłek właśnie w te dwutygodniowe metamorfozy mojego życia, albo jeszcze jak były jakieś wakacje na, w szkole albo na studiach, albo jakaś przerwa, i chciałam wrócić jako zupełnie inna osoba, i wkładałam tyle siły w to, żeby to mi się po prostu rozsypywało przy pierwszej lepszej okazji. Bo właśnie robiłam te takie wielkie sprinty, że chciałam być idealna po prostu od jutra. I to oczywiście, że właśnie daje to taką większą satysfakcję na początku, no bo ja już jestem od razu taką osobą, która po prostu czyta dwie godziny dziennie, ćwiczy godzinę dziennie i w ogóle jej się super zdrowo odżywia i je tam szpinek z pomperniklem i tak dalej. No i to jest od razu taka duma. No tylko, że co z tego, jeżeli to po prostu tak szybko znika, bo nie, nie ma szans się stać twoją prawdziwą tożsamością, twoim naturalnym wyborem, tylko jest coś, w co próbujesz grać. I mimo, że warto zaczynać naśladować takie czynności, które robiłaby wymarzona wersja ciebie, taka, którą sobie wyobrazisz, i do tego dążyć, ale już kiedyś o tym też wspominałam, że dla mnie przełomem było zrozumienie tego, że ja dążę do stania się osobą. W tamtym momencie, kiedy zaczynałam wprowadzać zmianę, która tak żyje, dla której to są naturalne wybory, dla której to jest naturalne, że ćwiczy codziennie, że dba o zdrowie, że dobrze się odżywia, że się rozwija, że czyta dużo, że ma swoje plany, ma swoje marzenia, ma swoje pasje. Ja chciałam się stać taką osobą i my się nie stajemy taką osobą przez to, że to postanowimy, tylko przez to, że jeżeli to jest naszym celem, to. Yy, Powinniśmy właśnie ustalić sobie drogę do tego celu. Czyli jeżeli ja chcę być osobą, która, dla której naturalne jest to, że, że regularnie ćwiczy, na przykład właśnie 6-7 razy w tygodniu, że zawsze coś ćwiczy, to, że chcę się stać taką osobą naprawdę, czyli muszę przejść te etapy, w których chwilka ćwiczeń będzie dla mnie naturalna. Bo to nie jest tak, że jesteś osobą, która na przykład nic nie ćwiczy, a od jutra już nagle będzie dla Ciebie naturalne to, że codziennie ćwiczysz godzinę dziennie i dajesz siebie siódme poty. To jest zwykle coś, co sprawia, że się bardzo szybko zniechęcamy, bo to wymaga od nas takich gigantycznych pokładów siły woli, i nasz całe, nasze całe ciało i umysł wie, że to nie jest naturalne. Bo przed chwilą nie robiliśmy nic, a teraz tyle mamy robić? To jest szalenie dla nas obciążające. W momencie, kiedy spokojnie przyzwyczajimy nasz, nasz umysł, nasze ciało do tego, że na przykład codziennie jest w naszym życiu aktywność fizyczna, codziennie troszkę czytamy, to stopniowo, właśnie tymi małymi kroczkami, od tej jednej strony, od kilku minut ćwiczeń, zbliżamy się do swojego celu. A w momencie, kiedy to są takie spazmatyczne sprinty, no to dobra, to zamiast y, właśnie robienia tych małych kroczków, to przez chwilę jesteśmy znacznie, znacznie dalej, ale później, leczymy swoje kontuzje tak naprawdę zatrzymujemy się w miejscu, przestajemy robić cokolwiek albo jeszcze bardziej się właśnie cofamy w rozwoju po takim, właśnie po, po takim sprincie zmian kiedy trzymamy się po prostu okropnie mówiąc, ale trzymamy się po prostu za pysk, żeby to zrobić żeby się zmienić i nie wytrzymujemy uznajemy, że jesteśmy beznadziejni odrzucamy w ogóle możliwość zmiany jesteśmy podłamani tym życiem nic nam się nie chce i czujemy, że wszyscy dają radę, tylko my nie dajemy i to doprowadza do takiego poczucia absolutnego braku sprawczości. I to ym, się kończy tak, że naprawdę nie podejmujemy żadnych już później prób, i godzimy się z tym, co jest, nawet jeżeli jesteśmy niezadowoleni ze swojego życia. Najgorsze jest to, że my czujemy często taki wstyd wobec nieambitnych celów. Takim żeby sobie wyznaczać jakieś takie mikrocele, bo jeżeli już siadamy właśnie do zeszytu i spisujemy sobie swoje plany na siebie, to my nie chcemy być osobą, która czyta jedną stronę, która biega 5 minut, tylko chcemy być która zupełnie inaczej żyje i nie dopuszczamy do siebie tego, że żeby właśnie biegać 10 kilometrów parę razy w tygodniu, to musimy być w stanie przebiec kilometr te parę razy w tygodniu, nie? I przechodzić te różne etapy, tak jak się trenuje ze wszystkim innym, tak możemy podchodzić do każdej innej aktywności. I problem jest w tym, że nie dojść, że my sami mamy jakieś tam wtłoczone, wtłoczoną taką presję ambicji, ambicji, która jest po prostu absurd tej sytuacji, polega na tym, że to jest ambicja, która nas trzyma w miejscu, która sprawia, że nie pozwala nam sięgnąć po mały krok, tylko po same duże, ale duże są dla nas zbyt wielkie, więc nie sięgamy po żaden, albo czasem wdrapujemy się na ten jeden wielki i z niego się spadamy. Um, ostatnio była taka sytuacja, taka aferka w internecie, um, kiedy polska streamerka napisała na Twitterze um, swoje postanowienia noworoczne i, i były takie, właśnie ewidentnie, um, ewidentnie opracowane na zasadzie takich mikrocelów. Podejrzewam, że właśnie chciała sobie budować po prostu nawyki. I tam znajdowały się takie rzeczy, jak na przykład to, żeby um, chodzić y, chyba na spacer, y, na jakiś tam krótki spacer codziennie albo raz Tygodniu, codziennie trzy strony książki, jakieś takie, tego, tego rodzaju cele. I słuchajcie, ja usłyszałam o tym dlatego, że na YouTubie i mnóstwo właśnie tam osób na Twitterze obśmiało ją. I po prostu to był jeden z niewielu razy, jeżeli chodzi o ostatnie lata, kiedy po prostu mi się paliły palce, żeby coś napisać. Pod tymi filmami, na tym Twitterze, ale wiedziałam, że jak się wejdę w dyskusję, to będzie to sobie zmarnuje po prostu cały wieczór, bo to jest coś strasznego. Że nadal po prostu funkcjonuje w ludziach takie przekonanie, że moje cele muszą być najambitniejsze, mimo że przestanę je spełniać po prostu po miesiącu w większości przypadków, to i tak to ma być lepsze niż wyznaczenie sobie takiego żałosnego celu trzy strony dziennie. Co to jest, nie? I taka zerowa świadomość właśnie e, tego budowania nawyku, za to gigantyczna chęć upokorzenia kogoś ze względu na e, nieambitne cele. I w ogóle, jak czytałam właśnie, jakie osoby komentowały to na Twitterze, to ja jestem w stanie sobie rękę uciąć, że oni nawet nie przestrzegają połowy tych yy, postanowień, które, które ona wypisała, i wcale nie prowadzą takiego trybu życia, a byli pierwsi do tego, żeby dziewczyny upokorzyć. To było coś strasznego, i cieszę się oczywiście, że były też głosy yy, sprzeciwu, ale było ich mniej i były, mniej, yy, były znacznie bardziej ciche. I to pokazuje ten, ym, znaczy ja się nie dziwię, nie, bo ja sama się nie odezwałam dlatego, że wiedziałam, że to po prostu mnie przy, przyczepi do komputera na resztę dnia i będę przeżywać to i tak dalej, także ja się staram nie wchodzić w żadne takie dyskusje, ale to mi pokazało ym, właśnie jak straszna jest ta presja w ogóle też w społeczeństwa, że my się byśmy wstydzili to powiedzieć, yy, ludzie się teraz będą jeszcze bardziej wstydzić w ogóle mówić o takich celach, skoro to się spotyka yy, z wyśmianiem, nie? Niezależnie od tego, że jeżeli ta dziewczyna będzie tak robić, na przykład przez pierwsze tygodnie roku, bo to były postanowienia noworoczne, to istnieje zajebiście duże prawdopodobieństwo, że zaraz to czytanie trzech stron dziennie będzie dla niej żadnym wyzwaniem, więc będzie czytała trochę więcej. Będzie chodziła na dłuższy spacer i tak dalej, że to po prostu będzie rosnąć. A dzięki temu, że to są tyle, które jest w stanie spełnić, to za rok, jeżeli do tej pory nie robiła żadnej z tych rzeczy, którą tam sobie wyznaczyła, nie robiła ich regularnie, to będzie niesamowicie szła do przodu. I ym, właśnie jeszcze do niedawna byłam trochę w takiej swojej banieczce, myślenia o tym, że e, już chyba wszyscy wiedzą, jak to działa z tymi nawykami, aż do właśnie momentu zobaczenia tej yy, aferki w internecie. I to mi uświadomiło, że mimo, że ja już o tym mówiłam wiele razy, to będę to mówić dalej i będę to mówić często, bo ja wiem, jak bardzo mi to zmieniło życie. E, po prostu za przeproszeniem wysranie się na to, co kto inny myśli o moich celach, o moich planach, e, bo w momencie, kiedy właśnie my oczekujemy od siebie, że nagle będziemy robić, nawet jeżeli to jest. Tak obiektywnie niedużo, no nie? że nagle sobie posta postanawiasz, że będziesz robić jakiś trening półgodzinny dla początkujących, jakiś trening, fi trening fitnessu kilka razy w tygodniu, bo tak jeszcze piszą na stronach, że tak się powinno działać i okazuje się, że to jest dla ciebie za dużo. Więc ty, ty się czujesz żałośnie i odpuszczasz w ogóle, nie? Ja tak miałam miliony razy. A w momencie, kiedy zaczynasz podchodzić do swoich celów absolutnie indywidualnie, i to jest punkt, punkt kolejny, żeby podchodzić do tego totalnie indywidualnie, do tego sprawdzenia, w jakim Ty jesteś miejscu, naprawdę, i do tego robić kolejne kroki, właśnie te małe kroczki, które doprowadzą Cię do celu, ale tylko wtedy, jeżeli dostosujesz je do tego miejsca, w którym jesteś. Bo kluczową rzeczą w robieniu progresu, w zmianach w życiu, właśnie w przeprowadzaniu tego procesu jest to, żeby zrozumieć, że porównywanie się ma sens tylko jeżeli, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli porównujesz się do siebie. I oczywiście, że to jest trudne nie porównywać się do innych, ale warto się cały czas sprowadzać na ziemię, dlatego że ja to, o tym też wiele razy wspominałam, że mi. Milion razy po prostu zżedła mina, kiedy się okazywało, że ja na przykład nie wiem, biegałam już dwa lata regularnie i okazywało się, że ktoś na przykład biega od miesiąca i ma lepsze wyniki niż ja, nie? I się wtedy w ogóle mi się odechciewało, uznałam, że jestem beznadziejna i tak dalej. I tak się cieszę, że teraz już mam na tyle to przepracowane, chociaż czasem chłopak mi musi o tym przypominać, bo znowu się na przykład znowu się jakoś czymś tam przejmę i, i pojawia się taka iskierka z wątpienia w siebie czasem właśnie, właśnie mi chłopak przypomina o tym, że przecież tobie nie chodzi o to, żeby być jak najszybszą. Przecież to nie jest twój cel. Przecież ty nie ćwiczysz dla, do zawodów. Nie, nie biegasz do zawodów, nie, nie ćwiczysz w ogóle dlatego. Spełniasz swój cel znakomicie, bo jesteś aktywna fizycznie cały czas, co najmniej kilka razy w tygodniu, regularnie, od lat. To jest twój cel, no nie? I kiedy zrozumiemy, co jest prawdziwym naszym celem, to też znacznie łatwiej jest um, uciszyć te takie demony, które ci mówią, że no ty już jeszcze coś robisz długo i ci nie wychodzi, a co dopiero, jak dopiero zaczynasz e, i się okazuje, że nie wiem, ktoś też zaczyna e, i wychodzi na 5 km biegu i okazuje się, że przebiega na przykład 5 km. To jest w ogóle event. naprawdę podziwiam osoby, które tak mają, że bez przygotowania potrafią tyle, myślę, że to jest naprawdę mega rzadkość, ale wtedy wychodzisz z myślą, że tyle zrobisz i okazuje się, że na przykład kilometr to jest max. I często my wtedy odpuszczamy. Zamiast zrobić tak, że okej, okay, teraz się mega zmęczyłam na tym kilometrze, wracam, to Następnym razem, jak pójdę, jutro albo pojutrze, to postaram się przebiec kilometr 100. W sensie kilometr i 100 metrów. To tak zmienia w ogóle absolutnie podejście, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zwiększanie czasu objętości jakiegoś wykonywania, nawy jakiegoś, wykonywania jakiegoś nawyku. Dlatego, że tak samo to można odnieść do czytania, do uczenia się, do wszystkiego, żeby nie patrzeć na to, ile ktoś robi i ile ja bym powinna robić, tylko ile to jest dla mnie już dużo, więc będzie progresem, jeżeli ja dodam do tego, co zrobiłam, jeszcze trochę. Bo właśnie wracając do tej metafory biegania, znaczy to jest przykład i metafora zarazem, bo przykład, bo ja tak miałam, ale, ale można jak najbardziej to odnieść też do innych rzeczy. W każdym razie, że na przykład. Jak właśnie zaczynałam biegać, miałam jakieś tam pierwsze podrygi, to wymyślałam sobie, że właśnie zrobię tam 5 kilometrów albo coś, i rzeczywiście się okazywało, że przebiegałam kilometr, nie miałam siły i wracam do domu. I wiecie, co ja ustalałam sobie na następny raz, jak pójdę biegać, że tym razem przebiegnę 5 kilometrów. To jest. Takie durne, to jest założenie, że nagle zmienią się Twoje możliwości, e, tylko dlatego, że jeszcze bardziej się na siebie wkurzysz, jeszcze bardziej pomyślisz sobie, jakaś jesteś beznadziejna i że musisz tym razem, co by się nie działo, to to zrobisz. I najgorsze jest tak, jak wychodzisz drugi i trzeci raz i niewiele się zmienia, i dalej jesteś dla siebie beznadziejna, i mimo, że nawet przebiegniesz więcej niż za pierwszym razem, to po prostu się y, dosłownie walisz w łeb, no nie, za, za to i dostajesz karę za, za to, że nie spełniasz swoich wymagań. I jak to ma tworzyć u Ciebie jakieś nawyki, skoro w ogóle pętla nawyku polega na tym, że powinna czekać jakaś nagroda po wykonaniu tego zadania. A w momencie, kiedy jesteś zawsze z siebie niezadowolona, to oczywiście, jeżeli masz jakąś taką gigantyczną samodyscyplinę, albo taki sport, sportowy na przykład w kontekście biegania mental, no to jesteś w stanie pewnie zagryźć zęby i po prostu na, taki, na takiej bazie złości na siebie i ostrych wymagań jesteś w stanie coś zbudować. Ale ja, no jeżeli Ci to służy, to nic mi do tego, ale ja nie jestem zwolenniczką takiego podejścia. Ja się staram traktować z jak największą wyrozumiałością, czułością i sobie kibicować, bo wiem, że jeżeli właśnie jednego dnia znaczy ja wiem to teraz, kiedyś tego też nie wiedziałam i kiedyś też robiłam właśnie takie, e, takie rzeczy i później miałam ze sobą okropną relację i wszystkie jakiekolwiek rzeczy, których od siebie wymagałam kojarzyły mi się z czymś strasznie przykrym, z rozczarowywaniem samą, e, siebie samej, e, z tym, że znowu nie spełniam swoich wymagań, no i to okropnie wpływało na moją samoocenę, a w momencie, kiedy właśnie na przykład e, jest, jest z tym bieganiem i myślę sobie, dobra, no to następnym razem 1100 bym przebiegła. I wtedy, i chwalisz się, i myślisz, kurczę, no bożą mi lepiej niż ostatnio, nie? to zupełnie zmienia w ogóle takie um, jakieś skojarzenia w mózgu z daną czynnością, bo ty idziesz i e, jesteś w stanie rzeczywiście pobić e, to, co, e, dokonać tego, co, co chciałaś. Podobnie się ma właśnie z tymi takimi mikrocelami e, mikro w kontekście tej jednej strony czy coś, że jeżeli jesteś w stanie spełniać swoje wymagania, to masz po prostu, e, możesz cały czas podnosić troszkę tę poprzeczkę, ale jest dostosowana ona. Do ciebie. I to właśnie wszystko się opiera wtedy na takiej wyrozumiałości, czułości względem siebie, ale nie takiej yy, durnej, bo czasem jest taka właśnie yy, wyrozumiałość względem siebie, że dobra, to nic nie rób, no nie, bo mi się nie chce, to nie będę nic robić, to jest moje self care. To też był czas, yy, kiedy tak myślałam. Yy, mimo, że wiedziałam tak naprawdę podskórnie, że to źle wpływa na, na moje samopoczucie, na moje zdrowie i tak dalej, na moją energię życiową, no to to była moja wyrozumiałość. A uważam za najsensowniejsze takie podejście, jeżeli chodzi o wyrozumiałość, że jesteśmy jak taka mm, współczująca mama, ale taka mądra, współczująca mama. Czyli um, na przykład, jeżeli dziecku nie chce się uczyć bardzo, albo ma trudności z uczeniem, to można być głupią, współczującą mamą i powiedzieć: Dobrze, to się nie ucz, to ja na przykład, albo ja na przykład za ciebie zrobię i napiszę wypracowanie. No nie, i to dziecko się nie nauczy e, pisać, będzie miało wszystko załatwione. No i to jest e, moim zdaniem głupia współczucie. Ja nie jestem w ogóle rodzicem, tu, więc to jest taki przykład e, chodzi o taką wizualizację, wyobrażeniowe podejście do, do, do sprawy, do siebie trochę, jak do e, zajmowanego się dziecka. A taka współczująca, mądra matka, pomyśli, kurczę, no coś tutaj musimy rozpracować to, to w takim razie, jeżeli to jest dla Ciebie trudność, to spróbujmy podejść do tego od tej strony i może najpierw napiszemy tylko e, wstęp, no nie? A później sobie coś, obejrzysz bajkę, albo coś w tym stylu. Ale spróbujmy zrobić ten mały e, odcinek i zobaczymy, może nie będzie tak źle. Nie musisz pisać tego za jednym razem. Postaramy się, mam, da, damy radę, no nie? I kurczę, efektem będzie tego to, że jest tutaj współczucie. dziecko się, czyli my w kontekście budowania nawyków i tak dalej, poczuje się zrozumiane i zaopiekowane. I jeszcze, jeżeli zrobi tą, tę małą rzecz, to dostanie pochwałę w tym w przypadku od siebie, ale też to jest dla nas zachęta do działania dalej, bo nic tak bardzo nie motywuje, jak wykonanie jakiegoś zadania. A jeżeli mamy tak wysoką poprzeczkę, że i tak wiemy, że jej nie przeskoczymy, no to czujemy się absolutnie zdemotywowani. Także taki rodzaj w ogóle współczucia wobec siebie jest dla mnie kluczowe w wytwarzaniu. Wszystkich, wszystkich nawyków i zmian w życiu. No i też w momencie, kiedy masz te swoje plany minimum, to niezależnie co by się działo, to jesteś w stanie właśnie sobie swoim głosem mądrej mamy powiedzieć, że no dobra, no już przeczytasz sobie tę jedną stronę, a może nawet kilka i, i pójdziemy spać i tak dalej. I wierzę Ci, to dobrze zrobi. Albo jak odłożysz telefon. No kurczę, takie mieć do siebie podejście, to jest coś wspaniałego i to jest do wypracowania. Naprawdę. Tylko właśnie, kiedy obejrzymy się z tych takich wielkich wymagań wobec siebie, bo to buduje taką niezdrową relację ze sobą, bo ciągle nie spełniamy swoich oczekiwań, ciągle nam nie wychodzi, wydajemy się sobie beznadziejni, jeszcze musimy się tylko ciągle po prostu zjebywać w głowie za to, co nam nie wychodzi. Nie ma w tym żadnej radości, motywacji. Ani niczego, no bo przecież jest motywacja, dopóki sobie zapisujemy na papierze, a później wychodzimy i okazuje się, że, że nie dajemy rady, albo że siła wojna już nie pozwala po całym dniu wyzwań w pracy i tak dalej, jeszcze mierzyć się z kolejnymi i kolejnymi nawykami. I coś, co zdecydowanie ważne jest, żeby zrozumieć, to punkt kolejny, czyli, że nie ma w 100% idealnych dni i nie o to chodzi. Bo czasem obserwując właśnie takie dad girl, jak widzimy na Instagramie, TikToku, czy coś tam, jakieś takie urywki z życia, to możemy nabrać takiego poczucia, że kurczę, o, te dni są takie czyste, takie piękne, takie idealne. Tam jest tylko właśnie zdrowe jedzenie, ćwiczenie, czytanie książek i tak dalej. A warto mieć na względzie to, to jest uważam niesłychanie ważne. Że te wszystkie rzeczy, które, na przykład właśnie tam dziewczyny, czy ja też pokazujemy w mediach społecznościowych, one służą inspiracji, ale to nie znaczy, że to jest 100% dnia. I to wcale nie, nie świadczy o tym, że to jest jakieś kłamstwo czy coś takiego, tylko to, że jeżeli to się znajduje w twoim dniu, to nie znaczy, że cała reszta dnia ma być po prostu taka, że ty siedzisz w idealnie posprzątanym mieszkaniu i przez cały swój wolny czas albo czytasz, albo słuchasz e, jakiejś pięknej muzyki i romantyzujesz swoje życie i jest takie piękne i pozbawiamy e, jakichś kłopotów, e, brudu e, czy czegokolwiek bałaganu itd., tak jeżeli chcemy patrzeć realnie na takie życie, to możemy mieć te wszystkie piękne jego aspekty, ale pogodzić się z tym, że znaczy nawet nie pogodzić się z tym, tylko zrozumieć, że nie ma co oczekiwać od dnia, że będzie na przykład 100% idealny. Bo samo to, co się może w ogóle nieoczekiwanego przydarzyć w szkole, w tramwaju itd., sprawia, że to nie będzie bardzo często nawet stało obok, idea, obok ideału takiego dnia, jaki sobie wyobrażamy, a wciąż te właśnie piękne kadry, które albo sobie zachowujemy w formie rzeczywiście zdjęć, albo w formie naszych wspomnień, tego, jak postrzegamy nasze życie. Bo oczywiście, że właśnie to, co widzimy w mediach społecznościowych, pamiętajcie, że to są wycięte kadry z życia, i jeżeli patrzymy, zaczynamy patrzeć na swoje życie też takimi wyciętymi kadrami, to, to jest w ogóle też niesamowite doświadczenie. I ja Wam polecam, nawet jeżeli nie działacie w social mediach jako twórcy, tylko po prostu sobie tam prowadzicie swoje dla siebie albo nawet nie używacie, to żeby zrobić sobie taki kiedyś. Film z dnia, złożony właśnie taki króciutki film, albo, na, albo tylko użyć do tego zdjęć, w których będziecie łapać najpiękniejsze momenty Waszego dnia. Takie właśnie najspokojniejsze, kiedy, kiedy byliście dumne z tego, co robicie, albo właśnie były takie piękne, estetyczne, takie wzruszające, takie coś, co, co po prostu wzbudza jakiś albo zachwyt, albo szczęście, albo, albo spokój. I takie rzeczy uchwycić i na przykład zrobić 10 zdjęć takich w ciągu dnia, albo nawet 5. I powiem Wam, że odkąd ja jestem mm, twórczynią internetową, to to mi bardzo otworzyło głowę na to, że można pięknie żyć i nie udawać. I to nie jest kłamstwo, tylko że można pięknie żyć, ale to są wciąż kadry z życia, no nie? Tak samo jak oglądamy swoje zdjęcia nawet sprzed 15 lat i mamy jakieś zdjęcia z jakichś wakacji, to y, też nie mamy zdjęć z tego... Y, kiedy ktoś dostał na przykład y, jakiś problemów żołądkowych i spędził cały dzień w toalecie hotelowej albo coś w tym stylu. Znaczy może mamy, ale, ale często nie mamy, albo że na przykład mieliśmy później bałagan y, mega w pokoju hotelowym albo coś w tym stylu. Y, wielu rzeczy po prostu nie fotografujemy i to nie ma w tym właśnie nic kłamstwa, tylko to na co my kierujemy swój i jeżeli w swoim życiu właśnie będziemy swoje skupienia, swoją koncentrację też kierować na te piękne rzeczy, a to doświadczenie właśnie zrobieniem jednego dnia w zdjęciach jest niebywałe, bo właśnie tak jak wspomniałam, kiedy ja się stałam twórczynią internetową, to zobaczyłam jeszcze bardziej, jakie moje życie jest piękne, jeżeli patrzę na nie przez właśnie soczewkę tego szukania piękna. I to właśnie nie przeszkadza w tym, żeby raz, żeby pozostałe części dnia nie musiało być takie idealne, bo czasem mi się, nie wiem, buty strycznie ubrudzą albo źle domyję odżywkę z włosów i po myciu włosów i okaże się, że mogę na imię puste albo coś w tym stylu. To coś się zdarza każdemu z nas. To raz, że takie aspekty w ogóle też estetyczne, które oczywiście, że nie są załączane do tych wszystkich filmikach na Instagramie, na TikToku, czy na zdjęciach na Pinterestie, bo to zawsze jest wybierany najładniejszy kadr i nie mam w tym naprawdę nic złego, no nie? tylko musimy mieć tego świadomość i sobie to przypominać I w momencie, kiedy się to zaczyna dokumentować na swoim własnym życiu, to ta świadomość jest taka już pełna, no nie? że to mnie tak bardzo sprowadziło na ziemię, że okej, okay, no kurczę, tak to po prostu, yy, tak wygląda życie i nie ma co tego oczekiwać, ale tak naprawdę nie dążyłam tutaj głównie do tej estetyki i do samego piękna, tylko do tego, że można robić mnóstwo wartościowych rzeczy w ciągu dnia, rozwijających, prowadzić właśnie życie dead girl, a wciąż mieć czas w swoim dniu, na przykład, żeby przez yy, naprawdę jakiś gorszy dzień, albo po prostu przez dwie godziny, nie wiem, przeglądać jakieś durne filmiki, albo yy, żeby... Nie wiem, surfować po jakich, um, jakichś Facebookowych grupach, jeżeli na przykład lubicie coś takiego robić. Albo takie w ogóle rzeczy, które się nie kojarzą z czymś wartościowym, z czymś, co byście fajnie by było zrobić sobie zdjęcie i wrzucić gdzieś, że tym się właśnie zajmuję. Ale to nie znaczy, że Dad Girl nie robią takich rzeczy i że cały dzień jest po prostu naszpikowany tym, że albo pracuję, albo czytam, albo ćwiczę, albo gotuję, albo medytuję. Ja robię te wszystkie rzeczy, ale pomiędzy nimi czasem sobie leżę na dywanie i sobie myślę na przykład. I się, gabię, serio tak mam, że na przykład coś sobie tam sprzątałam i tak dalej, i nagle sobie się zamyślę i tak sobie leżę i sobie myślę. I mam przeróżne takie rzeczy, które w ogóle no, pewnie by się nie kojarzyły z takim, z takim stylem życia, i zrozumienie tego, że jest. W dla nich miejsce i że nie trzeba nagle się wyczyścić w ogóle ze swoich takich guilty pleasure, wiecie, takich e, na przykład przyjemności z oglądania jakichś głupich seriali albo filmów, jeżeli chcemy być taką właśnie ogarniającą wszystko that girl, nie musimy. Możemy mieć te wszystkie swoje elementy e, jakiejś tam nawet jakieś trochę durnej rozrywki albo trochę takiego czasami zabijania czasu, tych wszystkich ludzkich rzeczy, które nas dotyczą, a przy tym robić kupę wartościowych. I to się po prostu nie wyklucza. W momencie, kiedy zaczynamy oczekiwać jakichś takich 100% idealnych Idealnych dni, to będziemy prawie zawsze nie dość, że spięte mega, to rozczarowane. To jest trochę tak jak czasem nastawiamy się na przykład, żeby były 100% idealne święta albo urlop. Wszystko musi być idealnie, musimy naprawdę odpocząć. <grych> I później się okazuje, że przez to jesteśmy tak spięci, że dochodzi albo do jakiejś kłótni, albo jesteśmy już na kogoś wkurzone, bo zostawił kubek nie tam, gdzie trzeba i jest nieidealnie. Więc taka presja potrafi nas naprawdę naprawdę położyć, a ona nie jest potrzebna. Można to wszystko robić, a wciąż um, i, i czerpać z tego pełnymi garściami, czuć się wspaniale, a przy tym czasem być sobie po prostu takim, um, takim kimś w dresach, co sobie przegląda TikToka i wcina chipsy. To nie jest albo, albo. Czasem jesteście właśnie dostawam takie zdziwione wiadomości, albo takie wręcz z podziękowaniami, jak wrzucam coś takiego na Instagrama, że czasem po prostu mam taki dzień, że ładuję swoją samodyscyplinę i tego dnia praktycznie nic od siebie nie chcę. No nie? I po pracy sobie przeglądam właśnie YouTube albo coś takiego, wcinam coś prostego, robię sobie kanapkę na obiad i czasem mi się takie dni zdarzają i ja je kocham i uważam, że to są właśnie momenty ładowania mojej samodyscypliny i tego, że ja później często po jednym czy dwóch, dni, dwóch takich dniach, zwykle Jednym już mam mega ochotę wrócić do tego mojego nowego, normalnego stylu życia, ale, yy, ale, no, właśnie, nie próbujmy się ich wyrzec. To jest normalne, że jako ludzie czasem chcemy po prostu sobie wszystko wywalić i mieć z tego frajdę, a nie czuć wyrzuty sumienia. I ostatnią rzeczą, którą zdecydowanie warto mieć na względzie, yy, i o której chyba rzadko się mówi, to to, że. Nie da się zadbać o wszystkie aspekty życia tak samo, w tym samym czasie, żeby były idealnie wypielęgnowane, i to nie ma w tym nic złego. Chodzi tylko o to, żeby świadomie nadawać priorytety różnym aspektom naszego życia, na różnych jego etapach, żebyśmy wiedziały, co w danym momencie życia jest dla nas naprawdę ważne i czemu chcemy poświęcać większość naszych zasobów, naszego czasu itd. Bo takie złudzenie, w które często wpadamy, to poczucie, że jesteśmy w stanie, jeżeli będziemy wystarczająco dużo prasować, spotykać się z ludźmi, załatwiać to, sprzątać, ćwiczyć, jeść. To zrobimy tak, że już wszystko będzie zrobione, i wtedy będziemy mogli wypocząć i już wszystko będzie załatwione. To jest takie złudzenie wypełnienia tego garnuszka produktywności na tyle, żeby już mieć wolne i żeby już było wszystko załatwione. I polecam Wam w tym temacie książkę 4000 tygodni, napiszę w opisie, która właśnie obdziera z tego takiego przekonania, że można zrobić wszystko. Bo ja uważam, że generalnie można mieć w życiu wszystko, ale jeżeli Ty wybierasz to wszystko, Spośród <noise> wszystkiego, co jest dla ludzi. A dla ciebie wszystko to są właśnie twoje priorytety, o które chcesz naprawdę zadbać, żeby się nie rozdrabniać, tylko wiedzieć dokładnie, co jest dla ciebie ważne. I oczywiście to wymaga bardzo dużej refleksji, i też um, myślę, że na przykład w wieku 20 lat to by mi przyszło bardzo trudno. Ja wtedy zupełnie nie wiedziałam, co jest dla mnie ważne, ale z czasem im się starszym, im bardziej się jest. Um, im bardziej się jest po prostu samoświadomym, im bardziej się sobie przyglądamy, i więcej czytamy i tak dalej, tym zaczynamy więcej rozumieć. Chociaż powiem Wam, że w ogóle dla mnie najbardziej, jeżeli chodzi o rozumienie moich wartości, najwięcej daje mi oglądanie filmów i w ogóle sztuka, też muzyka. Że kiedy widzę, co mnie porusza i zaczynam rozumieć, znaczy, na przykład zaczynam rozumieć, co jest dla mnie tak naprawdę ważne. I w ostatnim roku um, nastąpił u mnie taki dosyć duży przewrót wartości, e, dlatego ja uważam, że powinno się regularnie temu przyglądać, żeby nie iść w ciemno w cały czas w tym samym kierunku. Jeżeli na pewnym etapie, na przykład, e, rozwój był dla nas najważniejszy, żeby rozwijać albo nie wiem, e, siebie samego, albo swój biznes, albo coś takiego. A w którymś momencie nie zauważymy, że tak naprawdę chcemy poświęcać swój y, czas na pielęgnowanie jakiejś innej wartości w większym stopniu, jeżeli nie zauważymy tego, że się zmieniamy, a zmieniamy się z roku na rok i to jest zupełnie naturalne, to możemy właśnie ugrzęznąć też takim y, rozwoju w złym kierunku, no nie w sensie w, w zmierzaniu w złym kierunku. A w momencie, kiedy będziemy to co jakiś czas aktualizować i zastanawiać się, czego tak naprawdę w tym momencie pragnę, czego potrzebuję, i na co poświęcam swoje zasoby, swoje. E, swój wysiłek, i tak dalej, e, w pielęgnowaniu jakichś nawyków, to wtedy też wiemy, jakie rzeczy w określonych sytuacjach, na przykład e, wytężonego. Mm, wysiłku jakichś takich ograniczeń czasowych i tak dalej, jeżeli mamy na przykład cięższy okres pracy albo jakimkolwiek inny, albo w życiu jakiś po prostu emocjonalny, to wiemy, z czego możemy też trochę zrezygnować, a co powinniśmy trzymać przy życiu, żeby to nie było właśnie ślepe, tylko tak, jak wspominałam wcześniej, indywidualnie dopasowane do nas. To jest dla nas naprawdę ważne, bo są takie rzeczy, które są często powtarzalne, i ja jestem jak najbardziej ich zwolenniczką, jeżeli chodzi o dbanie o aktywność fizyczną, czy czy zdrowe żywienie, dlatego że to bardzo dużo zmienia i to zadbanie o swoją witalność zmienia no, niesamowicie dużo. I wtedy wszystkie inne rzeczy są łatwiejsze. I dlatego ja zawsze to też wymieniam w różnych takich zestawieniach jako coś, o co warto zadbać, ale można to absolutnie dostosować też do siebie. No nie? To nie musi być coś, co po prostu was doprowadzę do zadyszki kilka razy w tygodniu, tylko to mogą być, wiadomo, spacery i tak dalej. To mogą być jakieś małe zmiany żywieniowe, ale żeby rzeczywiście zadbać o ten aspekt, to uważam, że jest zawsze istotne. Ale każdy inny, niech będzie dopasowany do ciebie, bo to jest oczywiste, że warto czytać książki, ponieważ są ewidentne pozytywne efekty takiego działania, ale nie musisz tego robić. Nie musisz też się uczyć języków. Nie musisz myśleć nad rozwojem swojej firmy, jeżeli w ogóle Ci dobrze jeszcze jest na przykład na, na Twoim etacie. Nie musisz robić żadnych z tych rzeczy, które są bardzo często pokazywane jako taki wzór spełniającej się osoby. Bo być może twoje cele będą zupełnie inne do tego, do czego ty dążysz. Jeżeli na przykład fascynuje cię totalnie kino, to właśnie nadrabianie klasyki albo oglądanie takich filmów będzie dla ciebie nawet większą wartością niż czytanie książek. I w ogóle nie warto też e, tak stopniować wartości, no nie, że co jest bardziej wartościowe od czegoś innego. Trzeba wiedzieć, w jakim kierunku ty chcesz się rozwijać, gdzie zmierzać, jaką być osobą, e, a nie przyswajać tylko to, co jest uznawane za właśnie takie słuszne, wartościowe, bo to jest ten sam case, co w przypadku co w przypadku właśnie tych wstyliwych, mało ambitnych celów, no nie? Walić to, co ktoś inny myśli, co się powinno robić, ile się powinno tego robić, tylko żeby to Tobie służyło i Twoim celom życiowym, jakim, jaką chcesz być osobą, jakie życie właśnie chcesz prowadzić, i na jakie priorytety chcesz w swoim życiu postawić, bo zawsze będziesz musiała coś. Trochę odpuścić i nie ma w tym nic złego, bo życie jest po prostu sztuką wyboru, stawiania na to, co jest dla ciebie ważne i co warto pielęgnować, czemu poświęcać swoją uwagę, a nie właśnie rozrabniać się na tysiąc rzeczy, żeby czasem czegoś nie zaniedbać i ostatecznie czujemy, że nie zmierzamy donikąd, bo zmierzamy w każdym możliwym kierunku. Dlatego podsumowując, nikt nie staje się taki z dnia na dzień. Małe kroki w dobrą stronę są znacznie bardziej efektywnym sposobem zmiany niż takie spazmatyczne sprinty parę razy w roku. Samodyscyplina jest jak mięsień i też może się wyczerpywać. Musisz podchodzić do niej z szacunkiem i powoli ją w sobie wykształcać nie przetrenowywać się pod kątem samodyscypliny. Porównywanie się w kontekście rozwoju ma sens tylko wtedy, jeżeli porównujesz się ze sobą i ze swoimi osiągnięciami. I nie chodzi o to, żeby iść za tym hasłem, że codziennie musisz być lepsza. Nie musisz, ale możesz być troszeczkę lepsza niż byłaś ostatnio i z taką pełną wyrozumiałością i czułością. I czasem też jest dobrze po prostu utrzymywać coś na tym samym poziomie, i to też będzie sukces. Ale najważniejsze jest to, żeby właśnie porównywać się do siebie. I jest taki bardzo fajny cytat, żeby nie porównywać swojego rozdziału numer 1 z czyimś rozdziałem numer 50. Bo jeżeli ktoś jest na zupełnie innym etapie, to nic dziwnego, że to nie jest dla niego problem. Ja na przykład teraz już tak mam, że to um, czy to nie jest dla mnie problem? To jest zawsze dla mnie jakiś wysiłek, ale to jest mój naturalny tryb dnia, że ja wstaję wcześniej, żeby przed pracą na przykład móc skoczyć na siłownię, później chwilę pomedytować, popisać, zrobić mirage morning, dopiero później zacząć pracę, po pracy, znaczy w przerwie w pracy na przykład sobie czytać i tak dalej, zrobić zdrowy obiad, wieczorem też sobie pomedytować, poczytać, popisać. To jest teraz dla mnie naturalne. Ale 4 lata temu. Było dla mnie trudne, żeby poczytać przez 10 minut książkę, albo żeby przez 5 minut poćwiczyć. I to nie chodzi o to, że zajęło mi to wszystko 4 lata, bo te etapy różnie przychodziły nie. Coś już było, gigantyczne zmiany były widoczne już po pół roku. Jeżeli zaczniesz teraz, to za pół roku będziesz w szoku, jak daleko zajdziesz, jeżeli będziesz właśnie opierać się na małych kroczkach, jasnym celu, dopingowaniu siebie, indywidualizacji swoich celów. To e, będziesz naprawdę w gigantycznym szoku i będziesz siebie absolutnie dumna, ale to wciąż e, może na przykład sprawiać duże trudności w porównaniu do osoby, która już tak żyje od paru lat. Ale ja doskonale wiem, jak to było właśnie. Jak e, zaczynałam i sobie myślałam, że nie mam podjazdu do tych osób, które ogarniają właśnie jeszcze 20 innych spraw w ciągu dnia, a ja mam problem, żeby poćwiczyć 5 minut, bo miałam serio, ja byłam naprawdę. E, ze mną było tak źle. Ja myślę, że większość osób ma już większą łatwość, że sobie jest w stanie, jak gadałam z koleżankami na przykład wtedy w liceum, to one nie miały takich oporów, a ja miałam, słuchajcie, straszne. Tak jak wspomniałam wcześniej, to było tak, że miałam na dwa tygodnie zrywów i ćwiczyłam po 40 minut, ale jeżeli miałam coś robić regularnie, regularnie i naprawdę robić to codziennie, to 5 minut to było dla mnie wyzwanie. Że miałam, prawda, się poćwiczyć jakiś fitness czy coś. Więc do. Um, ja tak bardzo długo, znaczy może nie bardzo długo, ale przez długi czas nie robiłam żadnego kroku w przód, bo nie potrafiłam pogodzić się z tym, że jestem na tym poziomie, na którym jestem. A pogodzenie się z tym, na jakim poziomie jesteś, ta akceptacja tego sprawia, że możesz naprawdę zacząć iść do przodu. A nie, że ty zaakceptujesz i pomyślisz, a już nic z tym nie robię. Tylko okej, okay, to jest dla mnie trudne, no to to będzie moim wyzwaniem. Pokonanie tej trudności pięciu minut, a nie pokonanie pół godziny, co jest dla mnie teraz gigantycznie trudne, i dostosowanie tego do siebie. I jakbym ja właśnie z tych przed kilku lat zobaczyła teraz mój system życia i tego, ile mi to radości daje, i jak to jest dla mnie naturalne, i że tak po prostu żyję, i nie wyobrażam sobie żyć inaczej. To by nie uwierzyła, bo pamiętam, jak to wszystko stanowiło dla mnie wyzwanie. Także zrozumienie tego, że masz prawo, żeby ci było teraz trudno, żeby każda mała rzecz, każdy ma inne trudności, każdy ma inne opory. Dlatego u mnie na przykład pewnie ta aktywność fizyczna była takim kluczowym nawykiem, bo to najbardziej kosztowało mnie samodyscypliny. I w momencie, kiedy przekroczyłam właśnie ten swój kluczowy nawyk, udało mi się go. Wyrobić, no to wszystko już się wydało tysiąc razy łatwiejsze, nie? Bo to wzbudzało we mnie, we mnie największy opór. Do tej pory nie wiem dlaczego, ale wiem, że jest wiele takich osób, które są antyruchowe. W każdym razie, no już teraz nie jestem. No nie? Teraz dla mnie to jest ruch, to jest po prostu życie. I to nie znaczy, że stałam się jakąś sportowczynią, tylko po prostu wiem, że to jest absolutnie niezbędna rzecz do zdrowego, takiego witalnego właśnie funkcjonowania. Także nie porównuj się do kogoś, kto już jest lata za, yy, przed tobą, tylko wiedz, że jeżeli będziesz robić swoje kro kroczki, to możliwe, że przegonisz jeszcze znacznie szybciej na przykład taką osobę, ale jeżeli będziesz dostosowywać je do siebie. Chciałabym bardzo to wiedzieć yy, kilka lat wcześniej, chociaż być może wtedy bym nie nagrała podcastu, bo ja już moja po prostu... Yy, potrzeba zmiany wynikła już z takiej rozpaczy, że ja już tak bardzo chciałam się zmienić, że zrozumiałam, że zrobię wszystko, że przeczytam wszystkie książki na ten temat i spróbuję wszystkiego, żeby móc się zmienić. No i kiedyś w końcu okazało, że jestem w stanie, że dałam radę, no to teraz ja mam gigantyczną potrzebę opowiadania o tym, bo wiem jak dużo osób właśnie zamyka się w takim poczuciu beznadziei, że nie dadzą rady. Podejście 100% albo nic jest skazane... 99 tak na porażkę miej swój plan minimum, który będziesz w stanie speł spełniać przez 99 czasu codziennie najlepiej. Niech to będzie naprawdę minimalny, minimalny cel, wobec którego będziesz w stanie pokonać ten, choć ten mały opór. Że to będzie opór, który będziesz w stanie pokonać, bo jeżeli właśnie mamy gigantyczny opór przed, nie wiem, pójściem na siłownię na godzinny trening, no to właśnie, że to jest rozłożenie maty i zrobienie pięciominutowej jogi, czy coś takiego. Żeby po prostu to było dostosowane, że możesz robić w każdy dzień, bo nawet jak będziesz miała bardzo mało czasu, nawet jak będziesz miała bardzo mało siły, bo już będziesz zmęczona po pracy i nie będzie Ci się nic chciało, to będziesz w stanie się do tego przekonać. I w ten sposób zbudujesz nawyk znacznie szybciej, znacznie bardziej... Efektywnie, i dużo szybciej stanie się to naturalną częścią Twojego życia. I e, mówiąc też o 100%, nie ma 100% idealnych dni. W ogóle nie ma czegoś takiego jak idealny dzień. To znaczy możesz go ochrzcić idealnym e, przez to, że robiłaś rzeczy, które chciałaś robić, że żyłaś życiem, którym chciałaś żyć, ale w każdym życiu będą jakieś kłopoty, niedociągnięcia, jakieś e, nudne godziny i tak dalej. Na tym polega życie. I to jest piękne życie, że mogą w nim być cudowne chwile, które właśnie przez to wyłaniają się na pierwszym planie. Znaczy, jeżeli oczywiście na nie skierujemy swój, e, swoją koncentrację. No, ale są w stanie przez to się wybić. Bo tak samo, jakby wszystko było piękne, to nic by nie było piękne. E, zatem muszą być też takie brzydsze, dudniejsze, bardziej ponure chwile lub dni. I tak samo e, nawet w najpiękniejszych rutynach jest miejsce nawet na e, czasem przeglądanie głupot w internecie albo często przeglądanie głupot w internecie albo oglądanie jakiejś rzeczy dla e, tak zwanego guilty pleasure. Mm, I Robienie po prostu nieambitnych rzeczy albo patrzenie się w ścianę i jedzenie chipsów, albo przeglądanie TikToka. Na to wszystko jest miejsce, jeżeli to lubisz, jeżeli chcesz mieć to w swoim życiu, tak samo um, są, jest miejsce na takie dni, w których rzeczywiście robisz sobie dzień dziecka i dbasz o naładowanie swojej samodyscypliny. Nie ma też. Możliwości być idealnym w każdym aspekcie życia, którym ktoś by ci powiedział, że warto by było być. Ty musisz wybrać swoje priorytety, co jest dla ciebie najważniejsze, w co chcesz wkładać serce i zaangażowanie, a co możesz troszkę olać. I zawsze będziemy troszkę olewać jakieś obszary życia, i kiedy damy sobie na to błogosławieństwo, to żyje się znacznie, znacznie łatwiej, bo wtedy wiemy, że to my wybraliśmy, co jest najważniejsze. W co inwestujemy siebie i że to był nasz wybór, a nie próba zaspokojenia wszystkich możliwych aspektów życia i ostatecznie e, nie będąc zadowolonym z jego w całości. A życzę Wam jak najwięcej zadowolenia z życia, satysfakcji z siebie, świetnej relacji ze sobą, bo moim zdaniem bycie taką właśnie prawdziwą that girl, opiera się na tym, że jesteś swoją największą fanką i czy liderką, i jak ci nie wychodzi, to wyjmujesz pompony i zaczynasz tańczyć, i zaczynasz się, zawsze się wspierasz, i zawsze sobie kibicujesz, i zawsze sobie dziękujesz za to, co, co dla siebie robisz, i po prostu jesteś dla siebie osobą, dla której warto się starać. A ja jestem pewna, że jesteś taką osobą, tylko musisz się na to otworzyć, dziękować sobie i doceniać się po prostu za każdy skrawek wysiłku. To jest taki life changer, jeżeli masz w głowie po prostu swój własny głos, który jest. Jest siebie dumny, że właśnie przeczytałaś nawet tę jedną stronę książki, że nawet poćwiczyłaś pięć minut, bo trzymasz się swojego postanowienia. A co z tego, że będziesz mieć postanowienia na jakieś gigantyczne w ogóle albo takie ambitne cele, jeżeli będziesz mieć ich dość po tygodniu albo dwóch? Nie na tym to wszystko polega, tylko na tym, żeby to było zgodnie z tobą, z twoimi wartościami, z twoim życiem, żeby to się stało naturalną częścią ciebie i żebyś za jakiś czas mogła sobie przybić pionę i powiedzieć: Dobra robota, stara. <grych> I tego ci życzę z całego serca. I tak naprawdę wiem, że tak będzie, jeżeli weźmiesz do siebie te rzeczy, o których mówiłam w dzisiejszym odcinku i naprawdę wdrożysz je w życie. A tymczasem kończę ten odcinek, zapraszam do mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!